Na Puls Dnia zaprasza Jakub Wieliński. Dobry wieczór, jest wtorek, 20 dzień sierpnia. Oglądają Państwo główne wydanie naszego programu. Zobaczmy, co przed nami. Braki w opiece psychologicznej w szkołach. Szczególnie ważne jest to, żeby na terenach szkół występował psycholog szkolny, ponieważ jest on jedynym ekspertem, do którego mogą zgłosić się po pomoc. Liczba wakatów jednak spada. To jest taki moment, w którym my trochę możemy budować ten wizerunek psychologa szkolnego. Zwłoki w zaparkowanym samochodzie. Okazało się, że są to zwłoki mężczyzny w stanie zaawansowanego rozkładu. Aż nie do wiary. Psychologów w szkołach brak. Brak także wśród uczniów chęci do korzystania z ich usług. Na szczęście pojawiają się zmiany na lepsze. A sprawa jest ważna, bo jak wynika z badań, blisko połowa wszystkich problemów ze zdrowiem psychicznym w wieku dorosłym ma swój początek w okresie dojrzewania. O szczegółach Bartłomiej Lis. Towarzyszenie dzieciom w ich rozwoju, towarzyszenie im w takiej codzienności, też możliwość wsparcia jest czymś pięknym. Komentuje dla nas Ola, która rok temu rozpoczęła pracę jako psycholożka szkolna w jednej z poznańskich szkół podstawowych. W gabinecie spotkałam się naprawdę z różnymi podejściami do psychologa szkolnego, tak jak też tutaj mówiłeś, jest to takie dość nowe stanowisko. Psychologowie szkolni dopiero wchodzą do szkół, często w tych szkołach jeszcze ich nie ma, więc to jest taki moment, w którym my trochę możemy budować ten wizerunek psychologa szkolnego. Nie wszędzie jednak obecność psychologa szkolnego jest normą. Fundacja Grow Space przedstawiła dane dotyczące wakatów na tym stanowisku w polskich szkołach. Jest ich mniej, ale nadal jedna na cztery szkoły nie ma psychologa. Jak wynika z raportu dla Wielkopolski, w całym województwie jest 28 gmin, których na ten moment w nadchodzącym roku szkolnym nie będzie pracować ani jeden szkolny psycholog. Dla dzieciaków, które nie mają zgody rodziców, żeby podjąć opiekę psychologiczną. Szczególnie ważne jest to, żeby na terenach szkół występował psycholog szkolny, ponieważ jest on jedynym ekspertem, do którego mogą zgłosić się po pomoc. Problem z wakatami dotyczy zwłaszcza mniejszych miejscowości. Chętnych brak głównie dlatego, że zarobek początkującego psychologa szkolnego to niecałe 3700 zł na rękę, czyli niewiele powyżej płacy minimalnej. W dodatku decyzję o takim kierunku pracy należy zazwyczaj podjąć już na wczesnym etapie studiów. Jeżeli ktoś nie zdecydował się zupełnie od początku na pracę z dziećmi, to jednak musi troszeczkę ponadrabiać i materiałów, informacji, ale też chociażby zdobyć uprawnienia pedagogiczne. Poza tym w szkołach, w których psycholog jest, uczniowie często nie korzystają z jego pomocy, bo boją się napiętnowania przez rówieśników czy nawet dorosłych. Ze strony rówieśników po prostu na zasadzie wyśmiewania się z tego, że no, ktoś idzie do psychologa. Może nam się wydawać, że te czasy już minęły, kiedy kwestia dbania o zdrowie psychiczne była wyśmiewana, no ale niestety tak naprawdę wciąż zdarzają się takie miejsca. Dlatego ważna jest nie tylko ilość, ale i jakość psychologów. Byłem w takich szkołach, w których młodzi ludzie bezpośrednio mówili mi: okej, mamy psychologa, mamy psycholożkę, ale my nie ufamy tym ludziom. Ze względu na to, że to jest kwestia rady pedagogicznej. Natomiast zalecenia ministerstwa są bezpośrednie, tajemnica zawodowa. Na szczęście sytuacja zmienia się na lepsze. Dużą rolę grają tu sami psycholodzy. Były takie osoby, które z dużym dystansem podchodziły do wizyty w gabinecie, trochę z lekką rezerwą, więc znowu to jest pole dla psychologa, żeby podchodzić z otwartością, też z taką klarownością swoich działań. W całym kraju jest obecnie ponad 2300 wakatów na stanowiskach psychologów szkolnych. Bartłomiej Lis, Puls Dnia. Wypadek z udziałem spadochroniarzy. Na lotnisku Leszno-Strzyżowice dwie osoby ucierpiały podczas lądowania i trafiły do szpitala. Dzisiaj około godziny 11 na lotnisku w Lesznie-Strzyżowicach doszło do wypadku. Podczas lądowania dwóch spadochroniarzy uległo wypadkowi. Uderzyli z nieznanych przyczyn w ziemię. Niezbędna była pomoc medyczna. Na miejsce skierowano dwa śmigłowce lotniczego pogotowia ratunkowego, którymi poszkodowani zostali przetransportowani do szpitala. Należący do amerykańskiej armii śmigłowiec Black Hawk wylądował na szpitalnym lądowisku w Poznaniu. A to wszystko z bliska obserwował Kamil Kwiatkowski. Łączymy się teraz z Kamilem. Kamilu, opowiedz nam o tym niecodziennym wydarzeniu.
Dobry wieczór. Na lądowisku SOR Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego imienia Józefa Strusia w Poznaniu wylądował średni wielozadaniowy amerykański śmigłowiec transportowy Black Hawk. Było to próbne lądowanie załogi armii amerykańskiej, które jest częścią szkolenia i zapoznania się z terenem oraz właśnie lądowiskiem. Śmigłowiec wystartował z Powidza, czyli miejscowości oddalonej od szpitala przy Szwajcarskiej o około 80 km. Przeleciał m.in. nad Nadleśnictwem Czerniejewo oraz nad kilkoma miejscowościami Wielkopolski. W trakcie lotu Black Hawk wykonywał manewry treningowe. Najpierw wylądował przy szpitalu wojewódzkim przy ulicy Juraszów, a lądowanie za moimi plecami nastąpiło około 19.15. Wówczas dwóch żołnierzy amerykańskich wysiadło, pomachało nam, no a następnie śmigłowiec odleciał, więc całe zdarzenie było bardzo krótkie. Co ciekawe, prędkość maksymalna śmigłowca wynosi około 300 km na godzinę. W kadłubie zainstalowane są zbiorniki, które są opancerzone i odporne na uszkodzenie. Jest to istotne w przypadku twardego lądowania. Tutaj oczywiście lądowanie było bardzo miękkie, no i tak jak już wspomniałem, była to część szkolenia amerykańskich żołnierzy. Tyle Kamil Kwiatkowski, który obserwował na miejscu lądowanie śmigłowca Black Hawk, który należy do amerykańskiej armii. No, ta maszyna robi na pewno wrażenie. Kamilu, bardzo dziękujemy. Zwłoki w samochodzie na parkingu. Tragicznego odkrycia dokonał jeden z mieszkańców osiedla Władysława Jagieły na Piątkowie. Ciało było w stanie zaawansowanego rozkładu, a auto stało na parkingu od kilku miesięcy. Klaudia Stefens. Wczoraj jeden z przechodniów na osiedlu Jagieły na poznańskim Piątkowie zwrócił uwagę na nietypowy zapach na parkingu. Zadzwonił po służby. Około 18:00 policjanci dostali zgłoszenie, że w samochodzie dostawczym na parkingu mogą znajdować się zwłoki. Okazało się, że są to zwłoki mężczyzny w stanie zaawansowanego rozkładu. Przy ciele leżały także dokumenty. Ze względu na zły stan zwłok służby na razie nie są w stanie określić, czy należały one do zmarłego mężczyzny. Drzwi samochodu były uchylone. By nie uszkodzić ciała, we wczorajszych działaniach pomagali także strażacy. Zabezpieczyliśmy teren i wykonaliśmy swoje czynności polegające m.in. na oświetleniu tego miejsca, w którym te czynności policjantów były prowadzone. Samochód, w którym znaleziono zwłoki, stał na parkingu od kilku miesięcy. Długo stał i... Ja nie zwróciłem na to, bo mnie interesowało. Był prosty taki, w zasadzie w ogóle nie wiem, czy był dopuszczony do ruchu. Auta porzucone na parkingach to nic nowego w Poznaniu, tak więc i ten samochód nie zwrócił uwagi mieszkańców. Taki nieużytek, nie? No, podejrzewam, że stał tu, nie wiem, z pół roku. Mówi pan Maksymilian, który na tym parkingu bywa codziennie. Nic nie czułem, nie? W sensie, żeby tutaj była jakaś sytuacja. Stał po prostu tak jak jeden, tak jak tutaj, to stoi jakiś nieużytek, taki Peugeot czerwony, no nic nie było wiadomo, nie? Sami mieszkańcy są zaskoczeni tragicznym odkryciem. No strasznym, ogromnym zaskoczeniem, bo uważałabym, że aż nie do wiary. Dopiero wczoraj stojący od miesięcy na parkingu samochód zgłoszono służbom. No ja nie wiem, ile to czasu trwało. No widziałam, policja tutaj była i pani jakaś była pobliżu. Na miejscu działał lekarz medycyny sądowej i prokurator. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich. Policjanci prowadzą czynności identyfikacyjne. Ustalamy, kim był ten mężczyzna oraz w jakich okolicznościach mogło dojść do jego śmierci. Policjanci przypominają jednak, że w przypadku zauważenia podejrzanego pojazdu w okolicy należy to zgłosić. Jeżeli widzimy na parkingu w pobliżu miejsca naszego zamieszkania pojazd, który stoi od dłuższego czasu, być może jest uszkodzony, mamy podejrzenia na przykład, czy nie został skradziony i w tym miejscu właśnie zaparkowany, najlepiej w takich sytuacjach poinformować o tym policjantów. Klaudia Stefens, Puls Dnia. A tą sprawą zajęliśmy się dzięki naszym widzom. Pani Marcie, dziękujemy za przesłane zdjęcia i nagrania. Jeżeli Państwo macie temat dla naszych reporterów, wystarczy wysłać maila na adres alarm@wtk.pl. Można też kontaktować się z nami za pośrednictwem naszych mediów społecznościowych. To ma być alternatywa dla żłobków, także w Wielkopolsce. Do końca sierpnia samorządy mogą zgłaszać się do programu Pierwszy Dzienny Opiekun w gminie. Są także programy Aktywny Rodzic i Aktywny Maluch. Czy okażą się skuteczną pomocą dla rodziców? O tym rozmawiałem z gośćmi Otwartej Anteny, wojewodą wielkopolską Agatą Sobczyk i posłem Bartłomiejem Wróblewskim z Prawa i Sprawiedliwości.
Czy te gminy, o których wspominaliśmy, czy włodarze tych gmin chcą współpracować, żeby tych żłobków powstawało więcej, czy chcą brać udział w tym programie? Jak wyglądają te rozmowy, kiedy pani jeździ po gminach? Tak, jak mówiliśmy, 60 gmin, które rzeczywiście jeszcze tej opieki instytucjonalnej nie mają, ale już 28 spośród tych właśnie gmin będzie aplikowało w programie Aktywny Maluch, czyli jest to ruch do przodu, żeby rzeczywiście jak najbardziej użłobkowić Wielkopolskę. My działamy w formie jak największych zachęt. No tutaj mówimy o dużych środkach, które w tym roku są przeznaczane na program cały Aktywny Maluch. Czy to już będzie taki kompletny pakiet, dzięki czemu ta dzietność może się w Polsce zwiększyć? Bo jednak obawy były także i o to, co po urodzeniu dziecka, czyli o zaopiekowanie się nim po chwili. To znaczy te programy, które zostały rozpoczęte po 2015 roku, czyli 500+, przekształcono w 800+, Rodzinny Kapitał Opiekuńczy czy Maluch Plus, który przekształcił się w program, o którym mówiła właśnie pani wojewoda. To są ważne programy, bo wspierają rodziny. Natomiast wiemy, że problem demograficzny nie jest tylko problemem finansowym, jest przede wszystkim problem kulturowym. Widzimy, że ten sam problem istnieje nawet w najbogatszych państwach europejskich i tam wystąpił już kilkadziesiąt lat temu. Oglądają państwo główne wydanie Pulsu Dnia na antenie telewizji WTK. W nim powiemy jeszcze o fortach, schronach i podziemiach Poznania, które znów odsłonią swoje tajemnice. Co jeszcze w programie? Pracowity miesiąc dla operatorów monitoringu miejskiego. 1051 zgłoszeń w lipcu. Zapis kamer monitoringu daje jednocześnie możliwość zareagowania bezpośrednio. Coraz więcej cyklistów w mieście. Nowe inwestycje rowerowe w Poznaniu. Mieszkańcy coraz częściej wręcz domagają się budowy dróg rowerowych. Największy potencjał dla codziennego ruchu tkwi w rowerowej PST. Poznań pod czujnym okiem kamer monitoringu miejskiego. Tylko w lipcu operatorzy przekazali Straży Miejskiej i Policji ponad 1000 zgłoszeń wymagających interwencji. Między innymi takie zdarzenie udało się uchwycić dzięki kamerom miejskiego monitoringu. Operatorzy pracują całą dobę i zauważają rzeczy, na których tak naprawdę na co dzień byśmy nie zwrócili uwagę. W lipcu operatorzy miejskiego monitoringu przekazali 1051 zdarzeń wymagających interwencji Straży Miejskiej lub Policji. Strażnicy najczęściej interweniowali w przypadkach spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych. Było też dużo zgłoszeń o osobach leżących, które wymagały udzielenia pomocy. Do takich najciekawszych, najbardziej spektakularnych można zaliczyć wypatrzenie w kilku miejscach naszego miasta samochodów ciężarowych do przewozu płynnego betonu, tak zwane gruszki, które nie wiem dlaczego, czy to z niechlujstwa pracowników, czy to awaria jakiegoś sprzętu spowodowała, że jadąc przez miasto te samochody po prostu gubiły ciekły beton. W lipcu dzięki kamerom monitoringu policja zatrzymała 15 osób. Aż 64 razy pracownicy obsługujący monitoring zgłosili sprawę policji. Najczęściej chodziło o narkotyki, ich posiadanie i zażywanie. Cieszą mnie wyniki, ponieważ ewidentnie jest też duża wykrywalność sprawców. To daje właśnie w tym duże narzędzie właśnie zapis obrazu, ponieważ zapis kamer monitoringu daje jednocześnie możliwość zareagowania bezpośrednio. W Poznaniu nad bezpieczeństwem mieszkańców czuwa ponad 1400 kamer. Klaudia Stefens, Puls Dnia. Teraz zaglądamy na naszą stronę internetową wtk.pl. Tam piszemy o sprzątaniu pod wodą. Czysty Kiekrz przygotowuje 31. finał akcji Sprzątanie Świata w Poznaniu. Organizacja do spraw ochrony środowiska poinformowała, że 21 września tego roku organizuje sprzątanie pod wodą. Chodzi o oczyszczenie Jeziora Kierskiego z zalegających na dnie śmieci. Będzie koncert, będą pokazy kulinarne, ekologiczne miasteczko, specjalne koszulki czy imienne certyfikaty. Kto jeszcze się nie zapisał, link do zgłoszenia znajdzie na naszej stronie wtk.pl. Tam także państwo znajdą wiele ciekawych informacji. Rowerem przez Poznań taki środek transportu wybiera coraz więcej mieszkańców naszego miasta. A skoro jest popyt, powinna być i podaż. Dlatego miasto planuje kolejne inwestycje w ścieżki rowerowe. Te mają połączyć dzielnice ościenne z centrum. Bartłomiej Lis.
W naszym mieście w tej chwili mamy odnotowane 6,5 miliona przejazdów w roku bieżącym. To dane z 36 liczników rowerowych działających w Poznaniu. W naszym mieście jest ponad 400 km drugi ścieżek, po których mogą poruszać się rowerzyści. Jest jednak sporo do poprawy. Nie powstały nawet najważniejsze trasy z programu rowerowego, który wyznacza cele, więc to pokazuje, że może jesteśmy liderem, ale wciąż gigantyczna praca przed nami. Inwestycje mają powstać chociażby na Górczynie, Ratajach, Franowie, Szczepankowie, Rzegrzu czy Strzeszynie. Kluczem ma być to, aby z każdego krańca miasta można było swobodnie dojechać do centrum. W dalszym ciągu mamy bardzo dużo dzielnic miasta Poznania, które nie są w żaden sposób włączone lub bardzo słaby sposób są połączone rowerowo. To jest postulat już nie tylko stowarzyszeń rowerowych, ale tak naprawdę mieszkańców. Najważniejsza z nowych tras rowerowych ma prowadzić z Piątkowa. Z badań, które poprzedzały przygotowanie programu rowerowego, że największy potencjał dla codziennego ruchu tkwi w rowerowej PST. Zmianę w postrzeganiu przez mieszkańców inwestycji rowerowych zauważa zastępca prezydenta Poznania. Mieszkańcy coraz częściej wręcz domagają się budowy dróg rowerowych. Jeszcze kilka lat temu było dokładnie odwrotnie. Często spotykaliśmy się z zarzutem, że skupiamy się tylko na trasach rowerowych, że o niczym innym nie myślimy. Zapytani przez nas dziś mieszkańcy byli zadowoleni z tego, jak można poruszać się po mieście rowerem. Ja korzystam ogólnie z dróg gdzieś tam okołomiejskich. Po mieście raczej się nie poruszam, ale jak już się poruszam, to jestem zadowolony. Bardzo fajnie to wygląda. No coraz lepiej. Właśnie postanowiliśmy wykorzystać sobie trochę tutaj ten odcinek nowy. Oczywiście, jak najbardziej. Tylko mało rowerów trochę jest. Według szacunków miejskich urzędników ruch rowerowy stanowi obecnie ponad 10% wszystkich podróży po mieście. Bartłomiej Lis, Puls Dnia. Forty, schrony i podziemia Poznania znów odsłonią swoje tajemnice. Już w najbliższy weekend 12 dni Twierdzy Poznań. Czym właściwie są i jakie atrakcje przygotowali organizatorzy w tym roku? O tym rozmawiałem z gościem wieczoru WTK, Wojciechem Manią z poznańskiej lokalnej organizacji turystycznej. Wszystko zaczęło się, jeżeli chodzi o to wydarzenie, oczywiście, od pruskiej XIX-wiecznej Twierdzy Poznań. Żeby nie być tutaj gołosłownym, przyniosłem dla Państwa taki kawałek właśnie Twierdzy Poznań, z tego jest ona zbudowana. Mamy tutaj cegłę i jest to jedna z wielu setek tysięcy, o ile nie milionów cegieł, które będą Państwo mogli podziwiać podczas Dni Twierdzy Poznań. Nie ma tuneli z Cytadeli do ratusza albo czegoś takiego. Można to sprawdzić podczas Dni Twierdzy Poznań. Natomiast jest jak najbardziej prawdą, że te najstarsze zabytki, które pokazujemy, są autentyczne i pamiętają Mieszka I i Bolesława Chrobrego. Czy znacie Państwo poznaniankę lub poznanianki, które świecą przykładem? Takich w naszym otoczeniu na pewno nie brakuje. Znów można je wyróżnić. Ruszyła kolejna edycja akcji Poznanianki. Zgłoszenia do tytułu Poznanianki 2024 można wysyłać do 15 września. Na stronie poznań.pl/poznanianki dostępny jest specjalny formularz, w którym należy wpisać swoją bohaterkę lub też grupę czy organizację pozarządową, która działa na rzecz Poznania, jego mieszkanek i mieszkańców i uzasadnić swój wybór. W drugiej połowie września kapituła wskaże 5 kobiet lub organizacji, które zostaną bohaterkami kampanii społecznej. Akcję zwieńczy Poznański Tydzień Kobiet, który odbędzie się między 19 a 26 października. Wtedy poznamy oficjalnie laureatki plebiscytu Poznanianki 2024. Przed nami krótki odpoczynek od upałów, a o szczegółach pogodowych opowie już teraz Alicja Zalewska. Dobry wieczór Państwu. Najbliższa noc w Poznaniu zapowiada się bezchmurnie i bez opadów deszczu, maksymalnie do 18 stopni Celsjusza. Ciśnienie na barometrach w okolicach 1010 hektopaskali. Środa zapowiada się pochmurnie, a w pierwszej części dnia można spodziewać się opadów deszczu. Maksymalny wzrost temperatury do 25 stopni. Wiatr momentami powieje silnie z prędkością do 27 km na godzinę. Sprawdźmy jeszcze prognozę na najbliższe 3 dni w stolicy Wielkopolski. Czwartek zapowiada się pochmurnie, ale z szansą na przejaśnienia od 13 stopni w nocy do maksymalnie 23 stopni w ciągu dnia. Wiatr umiarkowany powieje z prędkością do 17 km na godzinę. W piątek oraz w sobotę bardzo słonecznie, w piątek od 17 do maksymalnie 29 stopni, ciśnienie na barometrach w okolicach 1012 hektopaskali. W sobotę od 20 stopni do maksymalnie 31 stopni w ciągu dnia. Wiatr umiarkowany powieje z prędkością do 13 km na godzinę, a ciśnienie na barometrach w okolicach 1013 hektopaskali. W piątek oraz sobotę bardzo słonecznie i również niedziela zapowiada się upalnie.
Z informacji pogodowych na tę chwilę to już wszystko. Serdecznie Państwu dziękuję, a po więcej zapraszam na pełnoodsłonę serwisu Meteo i życzę Państwu miłego wieczoru. I to wszystkie informacje w tym wydaniu Pulsu Dnia. W imieniu zespołu redakcyjnego bardzo dziękuję Państwu za uwagę, a w swoim imieniu zapraszam już za chwilę na magazyn Fan Club Studio na żywo. Moim gościem będzie Maciej Henszel. To już za kilka minut. Proszę być wtedy z nami. Do zobaczenia.